Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie po raz kolejny w grze Thief. Spotykamy się, słuchajcie, tuż po zakończeniu rozdziału 5, który moim skromnym zdaniem był najlepszy w całej grze. Był to taki rozdział bardzo budujący napięcie, taki troszeczkę próbujący nas przestraszyć, taki momentami nawet zalatujący jakąś amnezją czy Outlastem. I było to bardzo, bardzo fajne doświadczenie i mam nadzieję, że na tym się nie skończy. The name of the faithless is Martin Holloway. He conspired with the Baron's watch to oppress the hopeful! What say you? Is this man worthy of Orion's touch, or does he deserve the noose? Give him the log drop! Także ten. Yeah! 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 Kurde, to dziwne właściwie, bo... Już po czwartym rozdziale wieszali tutaj gościa, kiedy my tu byliśmy. Fajnie by było gdzieś przy okazji po drodze zahaczyć o sklep. Chciałbym wydać w końcu troszkę mojej kasy. Gra w końcu każe mi wejść, tym razem naprawdę każe mi wejść do mieszkania, w którym ja już byłem wcześniej wielokrotnie przy okazji przeszukiwania go tak po prostu. Zaraz zobaczymy, czy coś tu się zmieniło od mojej ostatniej wizyty. Wygląda na to, że nie. Ja jeszcze tylko zwyczajowo rzucę okiem szybko na wszystko, co tu jest, ale nie ma nic więcej nowego. Zawsze mi się wydawało, że coś będzie przy którejś tarczy, że któraś tarcza okaże się być przyciskiem albo coś takiego, tylko nie chciałem się tego nigdy sprawdzać. Ale skoro tak nie jest, olać temat. Jednak gra wcale nie każe mi nic tutaj szukać, tylko po prostu przejść przez to pomieszczenie do kolejnej, dalszej lokacji. Trudno. Wydaje mi się, że tych rozdziałów w grze jest koło 10. My w tym momencie rozpoczynamy 6. Więc jednak to nie jest tak krótka seria, jak myślałem, że będzie. A gdzie mam iść? Tamtędy. Zejdź na dół chyba na spokojnie. Nie wskoczysz? A, to trudno, to nie. O. There's a lot of angry people in this city tonight. The Baron's a popular man for all the wrong reasons. Lion's touch will save us all. No przy tym płomieniu raczej nie powinno być tutaj cienia. A bo nie ma cienia. Fuck, bo nie ma cienia, tylko wyglądało jak cień. Da, fuck, dobra, uciekniemy gdzieś tam na bok. Spróbujemy wejść górą albo coś w tym stylu. Tu jesteśmy schowani, powiedzmy. O ty kurde, Mendo! O ty Mendo! Jak ty, Wykończony dobrze, wykończony. Kolejny się na mnie rzuca. Czy mogę ich przeszukać przy okazji? Nie bardzo, to rzuć go gdzieś tam w kąt. Dobra, pieprzyć to w takim razie. Nadzieliśmy się na dwóch typów w mieście. Ale przyznajcie, że to kurde wyglądało jak cień. To wygląda jak cień. Oni po prostu nie zrobili sobie tego. Ta lokacja nie zawsze płonie, to chyba nie muszę wam tego tłumaczyć, tak? Że to jest tylko w tym momencie, bo gdzieś taka jakaś scenka. I pod to nie przerobili, kurde, groundu. Ale to jest wstyd w takim razie niesamowity, że to działa w ten sposób. Bo tutaj widać cień, a jednak w cieniu gracz się nie znajduje. No trudno. Serio chciałbym, żeby moja porcja dziennego żalenia się została już w tym momencie wyczerpana. Przerwałem Garrettowi w gadce, niestety. Trudno. Erin żyje, ale jakoś nie czuję się wcale lepiej. Namieszała mi w głowie. Wygląda na to, że znajduje się w niej energia pierwotnego. Ona zaś w jakiś sposób ją skaziła. Zanieczyszczenie wycieka poza ściany Moiry z powodu eksperymentów Northcrista. Czy to dlatego, że ją porwał? Tylko jeden człowiek zna odpowiedź. Baron Xboxa. No trudno. Lecimy po ciebie, Zbyszek.
Baron's last line of defense might be ready for the mob, but they're not ready for me. I'll get inside before this turns ugly. To już rozdział szósty. No dobrze, myślałem, że będzie jakieś inne przejście. Dostań się do posiadłości Zbyszka. Okej. A wejście jest na tym poziomie, na którym znajdujemy się teraz chyba. Tam nie ma sensu się przedzierać. You can't count your own thumbs. Shit, if I was born a clever man, I'd not be here. A moglibyście skończyć tę gadkę i się rozejść na przykład? O, właśnie w ten sposób. I'd kill for a cup. Dobra. O, moneta. A podnieś se, a sem jej. Serio? Kurde, zobaczyli mnie, ale bida, dobra, uciekaj. Już, liba, już po wszystkim. Nie, pieprzysto, daj się zabić. Daj się zabić, obiecywaliśmy to sobie i wszystkim naokoło. Jak tylko spieprza, możemy wczytaj ostatni zapis, dobrze. Nawet się nie damy mu godzić tym mieczem. Kurde, co oni mogli usłyszeć? Wodę, myślicie? W sensie, no mogli niby. Nie myślałem, że jest to brane pod uwagę, ale widocznie tak. O Boże, te loadingi są naprawdę tak strasznie potwornie długie. I'm starving. No kurde, czemu nie mogę odwróconego ataku wykonać, czy czego, co tam było w Batmanie? Musiałem spojrzeć, by te lwy wyglądały podejrzanie. Schowaj się w cień, bo on tu zaraz pewnie będzie wracał, sobie go przy okazji okradniemy. No, obiecywałem, że skoczymy do sklepu przed rozpoczęciem misji, jak widzicie. Znowu spartoliłem. No, próbuję. O, jest. A skąd to nagłe poruszenie? Czemu się nagle śpieszyć zaczynacie? Jakby się przyszedł tutaj piwnicą na dole. Jest jakaś możliwość wejścia? Jest jakaś. Tylko to brzmi zbyt łatwo. Coś czuję, że wcale nie da się tędy przydostać. Okej. Okay. Schowaj się na chwilę. Aha, nie przeszkadza im to. Dobrze, fajnie. W takim razie zatrzymaliśmy wodę w całym ogrodzie. Nie wiem, w czym nam to pomoże. Pewnie dowiemy się już niedługo. Wyłącz to światło, mnie wkurza. Zabierz zębatkę do śliczna. No, nic więcej tutaj nie ma. Wychodzimy. Czy po peczce dostanę się gdzieś wyżej? Nie. Nie dam rady. Odwrócisz się, misiek, czy coś? Czy może ja tędy mogę wejść? Nie mogę wejść. Oh fuck. Fuck, wiedziałem. Już cicho liczyłem na to, że da mi przejść. Dobra, pieprzyć go. Ostatni zapis. Mam nadzieję, że za fontanną. Uch.
No, ładuj się, ładuj. No muszę przejść niezauważony, ja już za dużo faili odpuszczam. Kurczę, miałem silne postanowienie, żeby przechodzić to tak jak należy, żeby się skradać powoli, pilnować, a cały czas gonię debil do przodu. Dobra, tak jak mówiłem, jednak fontanna działa. Znaczy już nie działa, w sensie. Gasimy światło, pójdziemy jeszcze raz z tej strony. Drzwi zostawimy otwarte, bo wygląda na to, że nikt tego terenu akurat nie patroluje. Ten typek wraca. Może w takim razie po prostu zmienię sobie na wodną bombę, znaczy strzałę. Dobrze. Schowaj strzałę. Czy ten gość tu wraca, czy to nie wraca? No, teraz nawet nie potrzebowałem takiego przejścia. No trudno. Ups. Mógłbyś, cholera, na te flaszki jednak uważać, misiek. Dobra, nie ruszaj się i licz na to, że cię nie zobaczy. Bo cię nie zobaczy. Tamten cię nie usłyszał, ten nie wie, co się dzieje. Jest bardzo dobrze. Walking in through the front door isn't my style anyway. Aha, zabarykadowali się aż tak bardzo. To którędy ja mam się dostać, wy mi powiedzcie? Tam pies był, pamiętam go jeszcze. Czy to jest przełącznik? Nie, tylko tak wygląda. Przemknij się do cienia. O, czym by się tu, cholera, dostać? Tutaj nie. Tutaj pewnie, kanałem, co? Nie, za mały. Nie dam rady. Oknem żadnym nie. Tędy też nie? Tam bym się pewnie mógł przydostać, tylko znowu jakaś taczka mi stoi na drodze. Dobra, rzucimy okiem na mapę. Tą stronę mamy obczajoną. Tu zaraz będą jakieś schody do góry, więc kierujmy się nadal w tym kierunku. O, są schody na dół. Tu cisza. Przedmioty do rzucania, może faktycznie wyekwipuję sobie jeden taki. Pewnie mi się przyda w najbliższym czasie. Tędy się przemkniemy. Dobrze. Tam jakiś kielich został, ale to już z nim olejemy. Kurde, wypadałoby rzucić coś im tam na pożarcie. Bo ten się nie przestanie interesować, nie? Musimy niestety użyć jakiegoś szkiełka. Find Burek's hole, I'm in here. No, coś usłyszałeś. Sprawdź, co to było. Dziomuś, sprawdź, co to było. Co, myślisz, że jeden wystarczy? O, dobrze, ruszył w końcu. Gdzie on jest? To nie będzie trudno, żeby się tu przemknąć. Odejdź od skrzyni, mówię! Oh, fuck! Gdybym tak spróbował się przemknąć, spróbował tylko. Spróbuję, dam radę. Dałem radę, nie? Nie dałem. A, dobra, wczytaj zapis. Kurde, trudno.
Liczyłem na to, że na Izzy aż nie są aż tak ogarnięci. Znaczy, że nie są ogarnięci wcale. Znaczy, nie są ogarnięci wcale, chociaż... to i tak za dużo dla mnie. Dawać loading. Zobaczmy, gdzie był checkpoint w takim razie. Mam nadzieję, że nigdzie jest za daleko. No, come on. Niestety, daleko. Ale to nic. A nie, nie tak daleko. Nie najgorzej w każdym razie. Tu był przedmiot do podniesienia. Teoretycznie mogę po prostu przeskoczyć tędy, chyba, tak myślę. Jak ten koleś będzie wracał w tamtą stronę. No, dzięki temu nic nie zmarnuję. Możemy nawet, słuchajcie, a nie, nie musimy. W takim razie wybierz przedmiot do rzucania i rzuć go. Fuck, złaź stamtąd, głupi ty jesteś. No. Dobrze, o to chodziło. I tu już damy radę. To jest przerwane. Dobrze. Włazimy do środka. Okej, ich mamy z głowy w takim razie najprawdopodobniej. Oni nam już nie będą przeszkadzać. Wydaje mi się, że to już temat zamknięty. A skrzynie, po których chyba nie mogę chodzić. Na suficie zresztą nic chyba nie ma. A, dobra. Ach, no tak, oczywiście. Belka do przerzucenia? Jest belka. Belki by nie było, proszę ja was. O Boże. Gdyby to jeszcze był chociaż Bioshock, to bym wierzył w to, że może ta belka faktycznie ma jakiś sens i może później się okaże, że wyjaśnia pół fabuły. Ale to nie jest Bioshock. To jest nowy Thief. To jest duży dom i Baron nie będzie taking appointments tonight. Not by choice. O, czemu nie mogę tu wejść? Bo to wygląda, jakby tam można było wejść. Porozmawiaj z Baronem. O, czyli jednak idziemy do niego spotkać się twarzą w twarz. To całkiem ciekawe. Zamknij za sobą mi się drzwi. Zamykaj zawsze za sobą drzwi. Chyba, że już ci się naprawdę bardzo nie chce. Wtedy będę cię odpuszczał. Sznury to są chyba płytki z pułapką. Tak, to są płytki. Seems paranoid Northcrest is worried about intruders. I should step lightly. Sprawdzimy se spiżarnię. My se nie sprawdzimy spiżarni, proszę ja was. Tu się gasi światło, tak? Tak, tu się gasi światło tylko. Tu się przychodzi dalej? Tak, tu się przychodzi dalej. Okej, tu już jest wejście gdzieś tam w jakieś konkretne obszary. Ja chcę zobaczyć, to są jakieś przełączniki. Nie, jest tylko włącznik światła i klamka. I tu coś jeszcze jest, tak? Tu też jest jakaś winiarnia. Właściwie z tej strony mam bliżej. Nie słyszę, żeby nikt tu patrolował. O! Pozłocana butelka. Jedzonko. Jakieś przyłączniki, halo, halo. Nope. Nie, wygląda na to, że nie. Poza włącznikiem światła, którego już używałem. W takim razie lecimy do góry. To pewnie nieistotne, z której strony spróbujemy zajść. Noże, szafki, pierdoły. Nic specjalnie ciekawego. Wygląda na to, że lepiej by było, żebyśmy wyszli z tej strony. What the fuck? Okej, nie róbcie mi tego! Proszę! Zamykaj, 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 dobrze.
Ale mi kurde wrobili, co? Fajnie by było ten teren poeksplorować troszkę, bo to jest jednak miejsce, w którym może być dużo fajnego stafu do zabrania. A, muszę zamknąć drzwi ze sobą, bo tu jest strażnik, właściwie dwóch. Do you want the Graven plucking out your eyes with rusty knives? Is that what you want? No, sir. Chcę słyszeć, jak się odwracam, to nie słyszę. Get back to your fucking patrol as you were told. Yes, sir. No, to tyle się nagadał koleś. Co to jest? Jakieś zakopane skrzynie, schody do góry. Pewnie schody do góry są tym, co mnie najbardziej interesuje. Okej. Okay. Tobie nie chcemy wchodzić w drogę. No kto mnie tam zobaczył? Kruk mnie zobaczył. Ale to nie, to kruka olejemy. Słyszę, ale tak niespecjalnie chcę z tobą gadać, wyobraź sobie. Też jest kruk, the fuck, nie mogę. Tu wbijaj. Nie ma żadnych ukrytych przejść, szkło mam na maksa. Wydaje mi się, że tu już po prostu mam iść prosto. Gasząc świeczki oczywiście po drodze. O, skrzynia duża. Ale zgaś najpierw świecę. Serio? Pusto? Ale mi teraz smutno. Po dużej skrzyni spodziewałbym się raczej dużego łupu. Czy obraz da się wykroić albo coś w tym stylu? Nie. Śmiechowy w ogóle obraz. Czy ktoś to nadciąga? Bo to tak brzmi, jakby ktoś to nadciągał. Bo chciałbym jeszcze, słuchajcie, przeszukać tą szafkę. Ale tu jestem w świetle cały czas. Może po prostu do niego podejdę i go zatłukę, co? Dobrze. Ogłuszony. Powinno być troszkę tak jak w Far Cry'u moim... w Trójce, no. Far Cry Trójce moim zdaniem, że... jak już gościa uderzam i go powalam, to powinienem mieć szansę na przytrzymanie go tak od razu. W sensie, że bez upadania na ziemię. Rzuć ciało, ono sobie będzie leżało, będzie wszystko spoko. I tym samym możesz przeszukać szafkę, która jest tutaj. Bo tu już chyba nikt nie chodzi więcej. Streets are quiet. The men must be doing something right. No dobrze. Fanty pozbierane, tu jeszcze widzę coś leży, jakiś złoty pionek. Figurka szachownicy. Okej. Okay. Nie, tu nic nie ma jednak. Ale jest tu troszkę, widzę, przedmiotów jakichś dziwnych. Na przykład tamto, na górze. Może tam się podciągnąć. Spróbujemy, co? Bo to może być ciekawe, co tam możemy znaleźć. Dobra, jak to się brało? Mam tylko jedną strzałę ze sznurem. Liczmy na to, że ją dobrze w ten sposób spożytkuję. Okej, widzę.
No, nie. Nie wiem, czy mi to pomaga. Tutaj chyba w niczym. Liczyłbym na to, że takie coś mi otworzy przejście do w ogóle nowych lokacji, nie? A spróbuję jeszcze z tej mańki. No nie, no pozwoliło mi to na swobodne poruszanie się po tym regionie, ale nic poza tym. Złaź na dół. Zamknij drzwi, proszę. Dobra. Szafeczki możemy pootwierać, nikogo tutaj nie słyszę, myślę, że jesteśmy raczej sami. A zresztą mogę sobie po prostu zgasić świecę, bo czemu by nie? Z tobą się nic nie robi. Zgaś światło. Z tobą też się nic nie robi. Ani z tobą, chociaż... Z niczym naprawdę one się proszą o to, żeby dało coś się z nimi zrobić. Jakbym tak rzucił szybko... okej. Nie, tędy się nie przedostanę, bo to jest rura, która mi przeszkadza, ale... No złaź mi się. Idź tu i złaź na dół. Hej, nie mogę zejść. To jest autentyk. O, jest, zaraz w końcu. I tutaj już sobie przejdę. Ale nie musiałeś od razu spadać, stary. To wcale nie o to chodziło. Bezpłodność, Lekarz na zastępstwie nerwowo napomknął, że moje lędźwie mogły wyschnąć. Natychmiast zwolniłem istotę tak, za takie identyczne i staroświeckie określenie bezpłodności. Jego kwieciście wyrażona diagnoza może jednak być prawdziwa. Wróć. Gdzie to było? Wiem, że to wina pierwotnego. Energia postarza moje ciało od jakiegoś czasu. Hanfield już od dawna ostrzegał, że narażenie na działanie pierwotnego ma bardzo silny wpływ na ludzkie ciało i umysł. Jest zatruty i truje także nas. Wątpię, czy Hanfield przeżyje kolejny krok. Rok. U personelu warowni występuje coraz więcej chorób fizycznych i umysłowych. Nakazałem więc, aby przerobić safe na pomieszczenie do przechowywania największego fragmentu pierwotnego kamienia. Być może umieszczenie go tak wysoko nad miastem zmniejszy negatywne efekty. O, to już wiemy w takim razie, gdzie znajduje się największy fragment pierwotnego kamienia. Niektórzy proszą mnie, abym zaprzestał eksperymentów, ale nie ma o tym mowy. Jeśli zaraz się poddam, wszystkie poświęcenia pójdą na marne. To musisz się liczyć z tym, że tych poświęceń będzie w takim razie dużo więcej, jeśli nie przestaniesz. Dobra. Skrzynia otwarta. O, figurka papieża. Weźmiemy. Już prawie dwa koła mam w ogóle zebrane kasy. Nie mogę jeszcze użyć. Nie było sprzedawcy nigdzie po drodze na misję. Czy to się podnosi? Tak, to jest list. Wiem, że jesteś ostatnio bardzo zajęty, ale naprawdę muszę naciskać na kolejną płatność. Wiedz, że jej stan się nie poprawia, zapas opium prawie się skończył. Poprzedni lekarz stwierdził, że jest tylko kwestią tygodni, gdy ona... No i reszta jest niestety spalona. Na kominku nic nie ma, tu jest jeszcze jedna szafka do przeszukania. I będziemy mogli, podejrzewam, wyjść... A, dobra, zaproszenie. Nie wysyłajcie mi zaproszenia, jeśli mnie nie znacie. Ludzie, co jest z wami? Autentycznie. Nie rozumiem takiego podejścia. Ha!
Aha, tak myślałem, że coś tu się będzie działo. Przeszukajmy. Znajdźmy przycisk. A, jest pierwszy. Jest i drugi. Nice. This looks like it used to be the old family chapel. Seems the Northcrests really do have no time for the old gods. Uwolnij barona od jego skarbu, ale mi się ta misja podoba. W porze, zaraz poszukamy jakichś tej pierdółek, które pozwolą mi dotrzeć do jego skarbu. Na razie nic nie widzę. Czy to będzie tylko to? Chyba tylko to, co? Kurde, dziwadło trochę. No to by się niby zgadzało. To by się zgadzało. I to by się zgadzało. Coś tyle w kółko. Aha, bo jest jeszcze drugi. Dobrze. Okej, to już jest dużo trudniejsze. Nie, to prędzej to. Chociaż pewności nie mam. Dobra, zakładam, że to. Ta strona jest dużo bardziej wytarta. To nie to. To nie to. To nie to. Być może to. To chyba to. Być może to. Nie, coś mi się musi tu nie zgadzać. Może to? Nie, bo tamten wzór na górze by się nie zgadzał. Jest! Jest w końcu! Ja pieprzę, ile można było! Czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Lwie serce. Nie, to nie jest to, co myślałem, jest piękne. I thought the Baron didn't have a heart and here it is. Sorry, Northcrest, this might hurt a little. No, mógł się tym trochę przypalić. Dobra. Ale wróć, bo ja nie chcę przychodzić teraz. Ja bym chciał przejść. Nie, nie ma innego wyjścia, niestety. Muszę się tym zadowolić. Ale dobrze, zgarnęliśmy skarb i w sumie się cieszę nawet. Czyli w takim razie, ja już wiem, gdzie są przełączniki. Przełącznik jeden jest na górze pierwszy i po prawej stronie drugi. Dobrze, wracamy. Aha, czy już jestem po drugiej stronie? Czym jest... pułapka. Pułapki nie aktywowałem na szczęście. Gdzie ja w ogóle głupi idę? Już to dawno nie powinno być. Jest list za to jakiś, okej. Plotki okazały się być prawdziwe. Wszyscy zostaniemy zwolnieni, ale nie martw się, to może wyjdzie na dobre. Problemy, które rozpoczęły się od blokady, które wkrótce dotrą także do Auldale. Więc lepiej jest, żeby podobno już znać kogoś, z kim nie się Dobra, spoko. Taki mało ciekawy ten list był akurat. Tutaj znowu misie. Nie chcemy wcale tędy iść, chcemy iść tam dalej. Musimy przejść tędy, żebyśmy się nie nadziać. A co w szafie? Czemu do szafy nie zdążyliśmy? Nowy dokument. Znalezienie Aldousa było proste, ale przekonanie go znacznie trudniejsze. W końcu przemówiłem mu do rozsądku, a on zgodził się dołączyć do przebudzonych, choć przyznam, że jego opór nieco mnie zirytował. Czy on nie rozumie niesamowitej szansy, jaką mu podarowałem? Przeszłość za bardzo ciąży niektórym z nas. Jednakże muszę koniecznie wykorzystać jego zdolności do wyczuwania pierwotnego. Procedura okiełznania energii wymaga najwyższego poziomu dostrojenia. Aldous jest Northcrestem i tylko on może mi w tym pomóc.
gdy już spełni swoje zdanie, zastanowimy się nad naszymi relacjami. No dobra. Jeszcze szafka na dole, możesz sobie oczywiście przeszukać. Nie, to nie. Czy obraz coś tu robi? Czy w ogóle coś tu jeszcze robi? Nope. W takim razie wypad stąd. Bo już górą nie wskoczymy. Niestety gra nam nie pozwoli. Czy to znaczy, że mam drogę powrotu odciętą? Czy to jest jakiś przełącznik, może zabezpieczenie? A, tam było, kurde, na górze. Dobra, trudno, spróbujemy przebiec i... Bo już nie przedostanę tam z powrotem. Chyba, że mam tędy się przedostać. Spróbujmy jeszcze kawałek tędy pobiec. Nie, tu są znowu chyba zapadki, nie? Tak. Czuję, że muszę cały korytarz obejść naokoło, po prostu. A jeśli tak jest, to dzisiaj już tego raczej nie dam rady zrobić. Hello! Dobra, słuchajcie. W takim razie zanim pójdziemy do... O! Można podejrzeć. Zanim pójdziemy dalej, myślę, że skończymy dzisiejszy odcinek. A, tu już byliśmy. Tak, ale ty już tam, Misiek, byłeś, więc się nie przejmuj. Okej, słuchajcie, skończymy tutaj. Muszę się przedostać przez to pomieszczenie, prawdopodobnie wyjść z drugiej strony. Tak, żeby nie dać się... Ej! Ej, wiecie, gdzie ja wróciłem? Damn! Wiem, gdzie jestem. Dobra, trudno. Będziemy musieli pójść jeszcze raz naokoło. Trudno, w takim razie na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym, myślę, spotkamy się już z Baronem. Pa, pa.